Kurde, musiałem się wam do czegoś przyznać. Spać nie mogłem dzisiaj w nocy. Coś. I kurde, wyleciałem z samego rana. Patrzcie, jaki piękny poranek. Mamy czwartek. Jakie piękne słońce. A tu patrzę, kurde, taki karton, słuchacie? Taka ciekawa sytuacja. Zalakowany, no nie? Zalakowany. Patrzę. W tym, kurde, co to jest? A to, kurcze, testy ciążowe, tak? Cała paczka testów ciążowych. Kurde, zobaczę to w domu, biorę. Dobry wieczór. Nasze szosty. Marko z tej strony. Świetnikowy artysta. Wszyscy wyspani? Jak tak, to dobrze. Cieszy mnie to bardzo. To chodźcie, lecimy na nockę. Na nockę. Nie na nockę, na wieczór coś sprawić. Tak. DJ Świetnikowy artysta. Przebieram śmieciami, to dobrze wiesz. Lecimy! Cześć! I lecimy! Lecimy, lecimy na nocko wieczór. No i tutaj taka sytuacja. Słuchajcie, zobaczcie. Jakieś dwa garnuszki, ale nowiutkie. Nowiutkie garnuszki, a ten jakiś, nie wiem co to jest. Roster, pisze Mason, Fender, sprawdzimy to w domu. Tutaj czajnik, bodki, wiecie, ja tutaj znalazłem, o, jest podstawka nawet do niego, on jest dobry, bo ja znalazłem tutaj dużo już czajników Boti, ale nie będę go czyścił. Tutaj dużo już czajników Boti, nie wiem, ktoś tutaj wyrzuca te Boti sprzęty. Już normalnie raz był taki pakunek, że było 5 takich, kurde, różnych jakichś mleczarki czy coś. I takie coś tutaj było na początek, kochani moi. I tutaj już zobaczyłem. Wiecie, zobaczcie sami. Taka reklamówka była. Tylko to wziąłem, podrobiłem. I patrzcie, skarb torebek. Skarb torebek. W zajebistych stanach. Jennifery, no nie? Jennifery. Słuchajcie, nie ma czasu, bierzemy to wszystko, wszystkie te torebki bierzemy, sprawdzimy na, bo są w super stanach, no nie, sprawdzimy na podsumowaniu. Dobra, bierzemy to. Dobra, garnki spakowane, torebki spakowane i z Puccini, wracamy, idziemy z zakupami z Puccini, ludzie, lecimy. Tutaj takie coś, ciężkie to, taki ten, czajnik, ale idziemy, nie obcinamy kawałka, idziemy dalej. Ludzie, schowam to w krzakach, żeby z tym nie chodzić. Zobaczcie, tu w takie krzaki mogę sobie wejść normalnie i położę. Na chwilę niech przeczeka. Lecimy. Biegamy sobie troszeczkę. To słuchajcie, nie wierzę dosłownie. Pierwszy raz mi się takie coś trafiło, patrzcie. Normalnie deskorolka. Patrzcie, wyjeżdża deskorolka. Fajna deskorolka, powiedzcie, czy ktoś tu jeździ na deskorolce? Ty, dobry, dobry dek. Davicenza, tak? Czy co to pisze? Zabieramy deskorolkę. Nie będę na niej jeździć, bo to kolekcjonerskie sprawy, nie? Ale fajno. Fajno. Taka piłka mieszanka wedlowska, nie? Nie wiem, czy ją brać, czy nie. Otwiera się tutaj. Dobra, lecimy dalej. Wezmę. Tak właśnie, kochani, wracamy z rundy pierwszej. Wracamy z rundy pierwszej. Nosimy. Runda pierwsza. Runda pierwsza. Zapraszam na rundę drugą. No, tu taki kubełek, a tutaj patrzę i coś takiego, no nie leży sobie. I słuchajcie, to puste, puste te dwa zestawy tych małych konstruktorów. No i tutaj ten czajniczek jeszcze taki, czy ten. To go nawet nie biorę, no nie, żeby nie było. Na tabla nie ma, nie wiem, czy to jest górwał, nie. Wygląda na normalnie. O chuj. To to lubi wujaszek, Wałbrzych, Wałbrzych z zamkniętej fabryki dosłownie, jeszcze wyrabiamy, stary Wałbrzych, stary dobry Wałbrzych,
O kurde. Dobra, lecimy dalej. Ale cudo. Już bym mógł zakończyć dosłownie wypad. Fajny. Ty, patrzcie, w rundzie drugiej taka kontakt grill. Także zabieramy tą frytkownicę całą, prawda? Ten piekarnik cały to jest, wiecie? Ja już chyba wiem, co to jest. A wy wiecie? Patrzcie, kurde, na to cudo prawdziwe. Już widzę sygnatury, typ jaki. No, kurde, na tym nie widać, może na drugim. Ty, ale to są patyczaki chyba, nie? Patrzcie, jaki stan dosłownie. Kurczę, ty chyba... Ty... Ale piękny w ogóle. Powiedzcie mi, jaki to projektant w ogóle. Czekaj, muszę zobaczyć, czy tutaj jest... O, tu będzie. Mamy projektanta, czekaj. Mamy model. Jaki to jest, kurczę. Cicho. Co to jest? Świebodzice. Typ 70-25. Czy wy coś z tego wiecie? Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego. Dolnośląska Fabryka Mebli w Świebodzicach. O kurde. Ale zajebisty stan dosłownie. Ty patrzcie, jakie w one są stanie normalnie. Tak się wydaje, bo do tego pomalować. One nie są wcale, patrzcie, uszkodzone. Co, pokaż, nie no. Kurwa, są zajebiście. Są zajebiście obbite. Ale kurde, powiedzcie mi, co to jest za model. Co to są za typy tych kurde patyczaków. Ja je muszę jakoś przetransportować. Że kurde, runda droga! Ty, słuchajcie, ale jaja. W ogóle chciałem iść już wychodzić z tymi krzesłami i sprawdzić ten kontener ostatni, no nie? I ten drugi też. I kurde, patrzę, tu jakieś sprzęty z reklamówki dosłownie wychodzą jeszcze. Kurde, więc zrobimy to komisyjnie, słuchajcie. Aparat. Ty, to jest ciężko. Walkman. Ty, to jest ciężkie. Zrobimy to komisyjnie, słuchajcie. Bo już trochę z tymi krzesłami. Już kurde, trzeba będzie tego trochę podźwigać. I aparat. Bram. I komura. Nokia taka. Dobra, bo nie mogę tym. Nie mam jak trzymać tych rzeczy wszystkich. Ja tu pakuję wszystko. Dobra, zniesione wszystko z dzisiaj. I czas na podsumowanie będzie. Tylko się kurde muszę rozebrać. Dobra. I to zebrać. Masakra. Jeszcze się musiałem wracać w nocy po te garnki. Bo dopiero na podsumowaniu się zorientowałem, że ich nie ma. Zostawiłem pod tamtym drzewem, nie pamiętacie? Cześć! Mako z tej strony, nocną porą. Nocną porą, bo już godzina, która będzie? Druga czy trzecia, jak myślicie? Zobaczymy. Druga 14, ludy. Cicho, głucho, ale zobaczcie, co tu się smaży. Co się gotuje? Pyszny sosik boczkowy z makaronem będzie i dwa nuggetsy. Także to wyłączamy, ludy. I normalnie voilà. Takie danie. Makaronik z boczkiem i dwoma nuggetsami. Jakbyście chcieli przepis, to mogę podać, prawda? Także smacznego życzę wszystkim i zapraszam zaraz na podsumowanie. No i witam, trzecia godzina już w nocy. No i zacznijmy podsumowanie przedpokojowe.
Na wstępie zacznę, powiem, że te, pamiętacie, jak znalazłem zgrzewkę tych żeli do rąk, bardzo się przydają. Po każdym przyjściu żeluję to ładnie, ręce pięknie odświeżone są, także cała zgrzewka mi się przyda się dla mnie. Zobaczcie, te torebki, pamiętacie? Tą kolekcję torebek? Piękne torebki Jennifery. Nowiutkie, nowe torebki. Tu jeszcze logo. Jakieś te, prawda? Taka Jennifery jeszcze jest. Torebeczka. Taka torebeczka Jennifery. Nowe, prawda? Te torebki. I taka to jest no name, to nie jest Jennifery, chociaż nie wiem. Nie było czasu, żebym dokładnie szukał tej nazwy. Pamiętacie, jak znalazłem wczoraj? To wczoraj było. Jeszcze nie wracałem do tego tematu. Wczoraj ten zegareczek Mera Poltik. Więc co coś takiego jest. Taki zegareczek. Wczoraj też znalazłem ten sprzęt. Pamiętacie? No, nie ma czasu, żeby tak od razu to sprawdzać, dlatego dopiero teraz to sprawdziłem. Pach. Działa, ładuje USB. Piękna taka latareczka z wczoraj wpadła jeszcze. Taka lampka na USB. Także teraz będę miał błyszczącą lampkę jeszcze tutaj i będzie więcej światła, będziecie lepiej to wszystko widzieli. Bo też mi się wydaje, że to światło na akcjach jest trochę małe. Ta latarka już mi towarzyszy tyle lat i po prostu już jest skopana. Słuchaj, ale najważniejsza sprawa, która mnie podjarała, dopiero po jedzeniu to otworzyłem, sobie przypomniałem, tak sobie przypomniałem o tych garnkach tamtych. Prawda, że jeszcze trzeba po nie wrócić, tam w tych krzakach były. I patrzcie, to jest to samo XBS, co na rysunku. Nowy Walkman XBS. Tylko powiedzcie mi, jaki on jest stary. Ten Walkman cały był taki. Taki Walkman się trafił. I jest trup z XBS-a, prawda? Cały Walkman, cały komplet w opakowaniu. Sama sobie. Taki. Aparat Brauna. Coś takiego. To chyba zwykły jest. No nie, czy stary, nie wiem. Piszcie w komentarzu. Tu jest Nokia. Telefonik. A ładny stan. Deskorolka. Patrzcie, jaka fajna deskorolka. Da Souza, prawda? Deskorolka Da Souza. Z trakami. Signa. Taki stan jest, prawda? Tej deskorolki. Także ładny stan jest, można jeździć. Dobra deska, prawda? I tutaj teraz, słuchajcie, zastanówmy się, jaki powód był, że ona została rzucona. Co obstawiacie? Co obstawiacie? Złamany kręgosłup czy pęknięta czaszka? Piszcie w komentarzach. Złamany kręgosłup czy pęknięta czaszka? Dlaczego ona była na śmietniku? O, ale to lubię najbardziej, słuchajcie. Piękności moje z Wałbrzycha. Ja porcelany uwielbiam. A zwłaszcza, że się zamknęli ten Wałbrzych, to cieszę się, patrzę, jakie zdobienia takie. To cieszę się. Dlatego kontenery ze szkłem warto sprawdzać, prawda? Taki dzbaniuszek. Co oni powiecie? Starszy, nowszy. I lecimy tutaj. Pamiętacie garnuszki? Garnuszki są nowiutkie. Jeden taki, Emalia firma. I drugi taki garnuszek. Co o tym sądzicie? Z taką kurą. O, pamiętacie? Ja rano nie mogłem przestać, słuchajcie. Z nocki wróciłem. Jeszcze nie mogłem zasnąć. Patrzę, tak ładnie słońce zaczynało wstawać. Mówię, a się jeszcze przejdę, kurde. Jeszcze się przeszedłem i słuchajcie, patrzcie. Cały karton. Tych testów. Testów ciążowych, słuchajcie, testów ciążowych. Całe zgrzewy tych testów ciążowych. To są chyba te elektroniczne. Patrz, ile mam testów ciążowych z rano, które wpadło. I teraz następne pytanie do was. Dlaczego te testy się tu znalazły? Obstawiamy, ludzie. Patrzcie, brakuje. Kupili zgrzewkę. Nie mogła zejść w ciążę. Kupili zgrzewkę.
wzięła trzy, zaszła w ciążę, zaszła i wyrzuciła, nie? Dobra, ludzisko, patrzcie, to jest piękna rzecz. Napiszcie mi coś o tym. Który to rocznik? Który to rocznik? Jaki to model? Jaki to typ? Wiem, że patyczaki, bo takie nóżki to patyczaki mają, prawda? Ale są naprawdę śliczne te krzesła. Patrzcie, taboreciki. Piękności. Gdzie ja to pomieszczę? Będę musiał iść na ten... Będę musiał iść do piwnicy chyba to tam zanieść na jakiś jeden z magazynów. No, dlatego tak też wrzucam. Nie wszystko wrzucam, że wchodzę, bo to żebym... Gdybym musiał wrzucać wszystko, nagrywać, że wchodzę, przychodzę, schodzę, wznoszę, wnoszę, wiesz, jeszcze ten... To po prostu były godzinne filmy. Dobra, kochani. Trzymajcie się. Jeszcze raz zobaczcie. Znajdki, testy ciążowe. Tyle tego znajdowaliśmy. Dobranoc. Do jutra. Trzymajcie się ciepło. Aha, jeszcze jedno. To jest spieprzone. Normalnie mi korki wzięło, wysadziło w domu. Dlatego to idzie na śmieci. No. Dobranoc. Pa.